Niebawem zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu na ulicy 1 Maja w centrum Jeleniej Góry w okolicy kościoła pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. O powodach tej decyzji powiedział ostatnio prezydent Jerzy Łuczniak. Są problemy z dojazdem do kościoła, są problemy z, nawet i z takimi uroczystościami miejskimi, które tam się odbywają. Chcemy przesunąć zakaz ruchu z tego skrzyżowania Kuprza 1 Maja w kierunku dalej głębiej za kościołem podwyższenia Świętego Krzyża. Nowa organizacja ruchu w tym miejscu ma zostać wprowadzona jeszcze z jednego powodu. Jest to przygotowywanie się do tego, mam nadzieję, że w końcu dojdzie do tego porozumienia między Agencją Mienia Wojskowego a miastem Jelenia Góra. Chcemy zamienić pewne nieruchomości, które pozwolą, żebyśmy wtedy całą ptasią przenieśli pracowników. No oczywiście nie ptasią, tylko cały urząd przy ulicy Ptasiej właśnie przenieśli tam w okolicach 1 Maja i Okrzei. Zakaz ruchu obowiązywać będzie między godziną 11 a 17. Tak jak w innych miastach to jest, że będzie wyjeżdżał słupek i o godzinie 11 ten odcinek zostanie zamknięty. Oczywiście wszyscy ci, którzy będą musieli wjechać, jak karetki, straż pożarna, policja, będą mieli karty i za pomocą tych kart będą mogli sobie opuścić ten słupek. Zmiana ma zostać wcielona w życie jeszcze w tym półroczu.